Dziś mamy 30 września 2024 roku, i na Bliskim Wschodzie od jakiegoś czasu, ale dziś to eskaluje, dzieje się to, czego wszyscy od dawna się obawiali. I wydarzenia, które teraz mają miejsce, mogą być powiązane z bardzo wieloma rzeczami, o których już wielokrotnie mówiłem na tym kanale, do czego przejdę w dalszej części filmu. Chodzi mi tu oczywiście o konflikt na linii Izrael-Iran. Konflikt, który tak naprawdę ma miejsce już od dłuższego czasu, ale od kwietnia bieżącego roku wszedł w zupełnie nową fazę, a w połowie września no, zaczęło się to, o czym mówiłem w kwietniu, nagrywając wtedy podsumowania tego konfliktu między Izraelem a Iranem tego konfliktu, który wtedy wchodził w fazę eskalacji. Dziś ta faza eskalacji zaszła znacznie dalej i wydaje się, że będziemy w najbliższych dniach świadkami wielkich światowych wydarzeń, których nie chcielibyśmy przeżywać. Zapraszam. Ja mam na imię Ludwik, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, zachęcam do zasubskrybowania i kliknięcia w dzwoneczek, wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami, które tutaj ukazują się regularnie. A żeby nasze materiały mogły dalej regularnie się ukazywać, przypominam, że nasz kanał funkcjonuje dzięki wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów poprzez portal Patronite. Także, jeżeli czerpiesz jakąś wiedzę z naszych filmów i masz taką możliwość, zachęcam do wsparcia. Link do strony ze wsparciem znajduje się w opisie filmu. Można też nas wesprzeć pojedynczą wpłatą bez podawania danych przez portal TiPli. I dziękuję wszystkim wspierającym, którzy wspierali nas do tej pory tak hojnie. Zacznę ten film od omówienia wydarzeń sprzed ostatnich tak naprawdę dwóch tygodni, prawie dwóch tygodni. Dzisiaj mamy tak jak mówiłem, 30 września 2024 roku. Zacznę od wydarzeń z 18 września. 18 września media światowe obiegła informacja na temat tego, że w Libanie, w którym stacjonuje szyicka organizacja Hezbollah, powiązana z Iranem, zaczęły wybuchać pagery należące do dowódców i działaczy Hezbollahu. Polska agencja prasowa podała informację, że doszło do ponad 2800 wybuchów takich urządzeń, nie tylko pagerów, ale też y, krótkofalówek i tego typu urządzeń do komunikacji. Te wybuchy zabiły 9 osób powiązanych z Hezbollahem i 2800 osób było rannych. Głównie miało to miejsce na terenie Libanu i troszeczkę też na terenie Syrii. Był to atak terrorystyczny zaplanowany przez Izrael, który przechwycił dostawę tych urządzeń i zamontował tam niewielkie ładunki wybuchowe ważące około 30-50 do 50 gram. 21 września media zaktualizowały informację co do ilości ofiar w terrorystycznym ataku Izraela na Hezbollah. I w tym ataku zginęło już wtedy ponad 45 osób, w tym Ibrahim Akil, czyli najwyższa dowódca elitarnej jednostki Hezbollahu Radwan. W nocy z 21 na 22 września i w piątek 20 września izraelskie lotnictwo przeprowadziło naloty na południowy Liban, atakując około 290 celów. Następnego dnia w nocy z soboty na niedzielę, 21 na 22 września, Hezbollah odpowiedział Wystrzeliwując kilka rakiet w stronę izraelskiej Hajfy, te rakiety zostały w większości przejęte. W wyniku tego ataku rannych zostało, według mediów, cztery osoby. I teraz zatrzymajmy się na chwilę i powiedzmy sobie, czym jest Hezbollah. Hezbollah jest organizacją zbrojną działającą na terenie Libanu. Jest organizacją powiązaną z Iranem w tym sensie, że jest organizacją szyicką. Szyizm jest to jedna z dwóch głównych gałęzi islamu. Gdzie najważniejszym państwem szyickim na Bliskim Wschodzie jest Iran. Największą organizacją szyicką działającą poza Iranem jest właśnie Hezbollah. Co w oczywisty sposób, siłą rzeczy, powoduje, że Iran wspiera Hezbollah. I wzajemnie. Hezbollah również wspiera Iran. A Iran, jak wiemy, jest największym wrogiem Izraela i Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, dlatego że jest to państwo, które. Po pierwsze, nie zaakceptowało swego czasu podczas rewolucji islamskiej, ta rewolucja islamska była skierowana przeciwko Stanom Zjednoczonym i ich dominacji, więc nie zaakceptowało tej dominacji i również nie zaakceptowało nigdy istnienia państwa Izrael. I w doktrynie politycznej Iranu jest wyraźnie sprzeciw wobec amerykanizacji Bliskiego Wschodu i wobec okupacji palestyńskiej przez Izrael. Także Iran jest na Bliskim Wschodzie wrogiem numer jeden Izraela. I wzajemnie, i ja zawsze mówiłem, że eskalacja konfliktu na linii Izrael-Iran doprowadzi do konfliktu na większą skalę, dlatego że Iran jest powiązany sojuszniczo z Rosją, a Izrael, jak wiemy, jest powiązany sojuszniczo ze Stanami Zjednoczonymi, co zobaczycie działania Stanów Zjednoczonych w, dalszym, w dalszej części tego filmu. Przejdźmy do kolejnych wydarzeń. Są to wydarzenia najnowsze, i te wydarzenia, o których teraz będę mówił, przełożyły się najbardziej na to. Że konflikt będzie prawdopodobnie za chwilę eskalował. W ostatni piątek, 27 września, Izrael przeprowadził nalot na kwaterę główną Hezbollahu w Bejrucie. W tym ataku rannych zostało 76 osób. Daniel Hagari, rzecznik Sił Zbrojnych Izraela, powiedział następujące słowa na temat tego ataku: Cytuję: Izraelskie wojsko przeprowadziło precyzyjny atak na zlokalizowaną pod budynkami mieszkalnymi kwaterę główną Hezbollahu na południowym przedmieściu Bejrutu Dahije. I izraelskie źródła podały informację, że celem uderzenia był głównie przywódca Hezbollahu Hasan Nasrallah i jak się okazało, Nasrallah zginął w tym nalocie. To zostało później potwierdzone przez sam Hezbollah. I dlaczego jest to tak ważna informacja? Kim był Nasrallah? Nasralek działał w Hezbollahu już od 1982 roku i był odpowiedzialny za przekształcenie tej organizacji w organizację większą niż Siły Zbrojne Libanu. Także on brał udział w budowaniu potęgi Hezbollahu. W manifestie opublikowanym w 1985 roku Hezbollah, przekształcony już, ogłosił, że kluczowym celem jego istnienia jest zniszczenie Izraela. A w 1992 roku Hassan Nasrallah został przewodniczącym Hezbollahu i piastował tę funkcję aż do 27 września tego roku, kiedy to został zabity przez nalot izraelski i od 1997 roku nie pokazywał się publicznie ze względu na to, że obawiał się właśnie tego typu zamachu. Także jest to wydarzenie przełomowe, ponieważ Hezbollah jako organizacja ta najsilniejsza organizacja działająca poza Iranem y szyicka przeciwna Izraelowi, no została pozbawiona swojego przywódcy, który przekształcił ją w jej aktualną potęgę i który obawiał się tego zamachu ze strony Izraela od 27 lat nie pokazując się publicznie. I teraz przechodzimy do informacji z dzisiaj, bo dzisiaj wydaje się, że konflikt zaczyna eskalować. Dziś wiceszef Hezbollahu, który przejął po Nasrallahu przywództwo nad organizacją, Naim Kasem, zapowiedział, że będzie kontynuować walkę z Izraelem. Wypowiedział następujące słowa: Izrael nie był w stanie wpłynąć na nasze możliwości militarne. Są zastępcy, dowódcy i osoby na ich miejsce w razie gdyby któryś dowódca został ranny. Dzisiaj media również poinformowały, że około 100 tysięcy osób zbiegło z Lipanu do Syrii w obawie przed tym, że lądowe wojska izraelskie wjadą na teren kraju, co jest bardzo prawdopodobne, że stanie się w najbliższym czasie. Za chwilę też przejdziemy do stanowiska Iranu w tej kwestii, bo Iran również jest gotowy do zaognienia konfliktu. Z kolei Wczoraj szef amerykańskiego Pentagonu, Lloyd Austin, zapowiedział, że wzmocni kontyngent myśliwców na Bliskim Wschodzie w celu pomocy właśnie Izraelowi. I również wczoraj prezydent USA, aktualny prezydent USA, Joe Biden, wypowiedział się w sprawie konfliktu, stwierdzając, że w kontekście konfliktu naprawdę musimy tego uniknąć. Jak widzimy, Biden obawia się rozszerzenia tego konfliktu, natomiast Pentagon zapowiada, że w razie jego eskalacji oczywiście będzie wspierał Izrael. I teraz jakie jest stanowisko Iranu? Ayatollah Khamenei, czyli taki duchowy przywódca Iranu, strażników rewolucji islamskiej w Iranie, wezwał w sobotę muzułmanów, by, cytuję, stanęli ramię w ramię z narodem Libanu i dumnym Hezbollahem, na wszelki możliwy sposób pomogli im przeciwstawić się nikczemnemu reżimowi Izraela. Czyli jak widzimy, Iran jest w tym momencie zdecydowany, by w razie potrzeby włączyć się w konflikt. I po stronie Libanu również opowiedział się. Tradycyjnie przeciwko Izraelowi, prezydent Turcji, Erdogan, który potępił jednoznacznie izraelskie ataki na Liban i powiedział następujące słowa. Liban i Libańczycy są nowym celem polityki ludobójstwa, okupacji i inwazji realizowanej przez Izrael od 7 października. Tak, bo jak pewnie zauważyliście, dzieje się to już prawie w rocznicę rozpoczęcia wojny izraelsko-palestyńskiej, wojny w strefie gazy, i wydaje mi się, że po roku możemy być świadkami. Wybuchu większego konfliktu, o którym mówiłem od dawna, że może wybuchnąć, który będzie konfliktem na skalę ogólno-bliskowschodnią, a być może nawet światową, bo USA również zapowiada wsparcie. I zobaczymy, co w aktualnej swojej sytuacji jest w stanie powiedzieć na to Rosja i jaki będzie krok Chin, bo to jest kluczowe. Natomiast przejdźmy jeszcze do informacji z mediów arabskich, bo nie są to wszystkie informacje. Ostatniej nocy Izrael dokonał kolejnego ataku lotniczego na Liban, a to jest informacja dosłownie z dzisiaj, z około godziny 13, Ali Shamkani, doradca polityczny Ayatollaha Alego Hamenejego, o którym mówiłem wcześniej, czyli przywódcy duchowego Iranu, wystąpił w mundurze wojskowym w biurze Hezbollahu w Teheranie i zapowiedział, że aktualne działania Izraela doprowadzą do ostatecznego upadku tego państwa i fundamentalnych zmian w kwestii bezpieczeństwa w Azji Zachodniej. Cytuję go tu za irańską agencją informacyjną NUR. Także Iran, jak widzimy, no, daje wyraźne sygnały, że jest gotowy do przystąpienia do wojny. Do tej pory Iran zazwyczaj no, dawał pewne sygnały, nigdy nie zdecydował się na pełnoskalową wojnę. Izrael wydaje się, że szykuje się aktualnie do tej pełnoskalowej wojny przeciwko Libanowi, przeciwko Hezbollahowi. Jeżeli ar armia izraelska posunie się do tego, żeby wkroczyć na teren Libanu, myślę, że Iran tym razem dłużny nie pozostanie. I dojdzie do tego konfliktu, którego obawiał się tak naprawdę cały świat, dlatego że w tym momencie nie wiemy, jak zachowają się poszczególne mocarstwa które najprawdopodobniej w ten konflikt w ten czy inny sposób włączyć się będą musiały. A dziś zastępca aktualnego lidera Hezbollahu, Naim Kwasem, opublikował wideo, w którym zapowiedział, że od czasów zabicia Nasrallaha wszyscy wspierający Hezbollah są gotowi, by stawić czoła naziemnemu atakowi Izraela na Liban. Więc mamy tutaj deklarację, zarówno ze strony Hezbollahu, jak i ze strony Iranu, że obie dwie strony są gotowe do wojny z Izraelem. I teraz czekamy na ruch ze strony Izraela, czy Izrael zdecyduje się wysłać wojska na teren Libanu. Jeżeli tak, prawdopodobnie dojdzie do olbrzymiego konfliktu na Bliskim Wschodzie, którego wszyscy się obawiali. Także atak naziemny Izraela na Liban może się wydarzyć nawet w przeciągu najbliższych godzin. Więc jesteśmy w, tak naprawdę w przedsionku konfliktu, jeżeli to się wydarzy. Konfliktu na tak dużą skalę, jakiego świat nie widział od czasów przynajmniej II wojny światowej. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym kontynuował tę serię i żebym w żeby razie czegoś szybko informował Was na temat aktualizacji tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jeżeli coś istotnego w tym temacie się wydarzy. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego odcinka. show him